Witam się, z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na modyfikacji The Great War Redux jako Imperium Osmańskie. W ostatnim odcinku rozpoczęła się wojna na Bałkanach. Niestety Grekom się pojawiło w chwilę dosłownie kilkanaście dywizji w tej prowincji i dosłownie nic nie możemy zrobić. Więc na razie próbujemy zdjąć tutaj Czarnogórę. Zobaczymy, czy się nam uda to zrobić. I naszym obecnym chcemy, żeby mieć taki fart, żeby się nam po prostu udało tutaj ich jakoś zepchnąć. Może się uda, może nie. Więc na razie musimy wysłać wszystkie możliwe dywizje tutaj i surować, przejąć stolicę, bo inaczej się nie da. Na razie zajmujemy się jeszcze tą drugą dywizją, nie wiem, czy to jest Krety, czy tak, Krety, i może to coś nam da. W głównej mierze widzę, że teraz udaje się nam jakoś przepchnąć, tylko że tutaj też nasi wrogowie no też sobie radzą. Więc myślę, że odpalę tutaj obronę i jak już tutaj mamy to wszystko, to niech wracają na ten front. Raczej się nam nie uda. Ostatnio mi się udało wesłać sojuszników, którzy nam pomogli z Serbią, ale chyba tym razem się nie uda. I też raczej się nie uda mi zrobić, chociaż mógłbym spróbować tutaj przejść wszystko. Chyba przejdę wszystko i wykorzystam ten tą możliwość. Więc na razie się zajmiemy tymi wszystkimi, czego nam brakuje. Artylerii. Tak. Artyleria to zazwyczaj będzie największy problem. No i na razie czekamy. Możemy spróbować ich zaatakować. Może coś to nam da. On niby pokazuje, że niby daje. Ale wiadomo, że musimy się martwić najbardziej o to. Mamy bardzo blisko tory kolejowe, więc to jest dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy. To, co możemy zrobić, to zmniejszyć nieco front. Aby część dywizji odeszła. To może nieco pomóc nam. Oczywiście każdy z tych ataków będzie nam zabierać mnóstwo, jeżeli chodzi o wsparcie, ale powinniśmy sobie poradzić. Na razie sobie tutaj kupimy dalej. Dalej to zobaczymy. No i takie nasze życie. Niestety tutaj kompletnie nic nie możemy zrobić. Też większość rzeczy, to co będziemy próbowali robić, to teraz jakieś inne decyzje robić. To, co też jest ważne, to żebyśmy tutaj mogli odpalić jakieś rzeczy. Żebyśmy po prostu zyskali jak największe wsparcie dla Hemala. Dobra, mamy brak karabinów, co znaczy, że teraz musimy kupić karabiny. Na szczęście aż tak szybko karabiny nie schodzą, więc to jest ta mocna strona. To jakieś badanie. Hełm trochę jest do przodu. Artyleria, no znaczy nie tam nam nie da to. Dobra, możemy tutaj recovery rate. To jest akurat ciekawe, żeby przejąć. I tak, Serbia możliwe, że będzie tym miejscem, gdzie nam się uda popchnąć, ale nie jestem pewien. Tutaj pokazuje nam teraz, że mamy możliwość zaatakowania. Nie sądzę, żeby to było aż tak by się nam udawało to zrobić, więc na razie sobie tylko tak ogarniemy. Tutaj oczywiście to jest najgorsze, że po prostu oni się tam stoją, bo niestety, ale nie możemy zdjąć z nich dywizji. Tutaj jest.
Możemy tutaj wziąć. Tylko, że to ma jakiś sens? Ale możemy to zrobić. Więc... Tyle będzie ciekawego. Oraz mamy strasznie dużo decyzji o fortyfikacjach. Nie powiem, by się przydało przed wojną. Dobra, więc na razie sobie to wyłączmy. Ile mamy tych? Możemy sobie tutaj odpalić. Coś jeszcze mamy? Mamy tutaj na pewno decyzję. Bardzo dużo wsparcia. I jeszcze bym chciał tą odpalić, ale jeszcze chyba poczekamy, zanim to się nam uda. Dobra. I się nam bardzo dużo odpaliło tych, jeżeli chodzi o zakupy. W razie sobie wyłączymy, ponieważ nie jest to nam tak potrzebne. Potrzebujemy na pewno artylerii. Tutaj wszyscy sprzedają 200. Dobra, ale pytanie, czy potrzebujemy mega dużo artylerii, czy potrzebujemy artylerii? Potrzebujemy artylerii. Dobra, więc czekamy. Nie mamy teraz zbytnio nic do roboty. Tutaj możemy nadal robić, że suppress minorities. No i już prawie mamy 100%. No, nawet sporo, nie powiem. Dobra, kontynuujemy tutaj. Co tutaj możemy decyzję robić? Army Modernization. Nasza ulubiona decyzja. Bo chcę pokazać, jak wygląda obecnie. Mam minus 20. Tak. To nie jest zbyt miłe. Okej, okay, widzę, że sobie nic teraz nie zrobimy z tym. Na razie tylko możemy tylko czekać. Możemy tutaj spróbować to 100% zrobić. Ponieważ niestety, ale obecnie nie jest już, jest na plusie, ale można jeszcze lepiej tutaj ogarnąć. Dobra, czy coś musimy zakupić? Artylerię, nadal artylerię potrzebujemy. Tego to na razie nic nie zrobimy. Ogólnie mam już czwarty poziom, więc myślę, że aż tak bardzo nie jest nam potrzebna zmiana w tam walce wpływów. Dobra, to... Jak tutaj już mamy, no to wyłączamy. Widzę, że wojna w Meksyku się zakończyła. Dziwo. O, jakbyście... Ej, nie powiedziałem, włączyłem samoloty, tylko nasze samoloty dosłownie nic nie robią. One tylko obserwują. Tak, nic innego nie robią. Obserwują tylko. Dobra, więc... Tutaj jakbyśmy byli w frakcji, co jest bardzo miłe. Ale tutaj mamy też dosyć dużo bonusów, jak już się pozbędziemy tej idei. Więc... Z jednej strony moglibyśmy spróbować dołączyć do frakcji, co raczej teraz jest niemożliwe. Albo wreszcie to zrobimy. To... Szczerze powiem, to nie jest aż tak minus, nie jest też taki plus. To jest w miarę okej. A to jest chyba o wiele lepsze. Bo tutaj mamy tylko takie... Aż takie... Nie mamy zbyt dużo plusów. Dobra, w takim razie bierzemy to. I udało nam się na razie obronić, jeżeli chodzi o wojnę. Tutaj mamy Industrial Concern. Tutaj możemy kupować Ekwador na wojnę domową. Ale musimy chyba kupować więcej artylerii. Na razie tej inwestycji nie robimy. No i kontynuujemy. Nic więcej nie możemy zrobić. Nasi wrogowie stanęli. Też stanęliśmy. Powoli modernizujemy naszą armię. No, takie nasze życie. Tutaj mamy Exhort Heroism. Pytanie, czy nam jest potrzebne? Nie jest nam kompletnie potrzebne. Okej, okay, artyleria. Lepsza może się nam przydać. Może, raczej nie się nam nie przyda. Możemy nieco ulepszyć tutaj. Karabiny. I to, co bym chciał zrobić,
to jeżeli możemy już zacząć robić dywizję, to zrobimy tą dywizję, tak. Rozpoczynamy wojnę na artylerię. Zrobimy czanki artylerię, które będą się przebijać. Okej, okay, ile jeszcze możemy dać? Tyle. I zaczynamy produkcję ich. Potrzebujemy 5 artylerii. Trochę sobie będziemy musieli ich nakupować. Okej, okay. Trzeba skupować całą naszą armię artylerii. A jeżeli chodzi o to, to bym jeszcze sobie ustawiał tutaj rzeczy. Okej. Okay. Uuu, gościu umarł. I zamienił się na tego. Ciekawe. Okej, okay, powoli już się nam to zmienia. I teraz możemy sobie dostać różne bonusy. Nieważne jakie. Chodzi, żebyśmy przeszli to całe drzewko. I teraz jeszcze sobie możemy coś tutaj włączyć. Tam sobie weźmiemy. Możemy coś tutaj takiego ważnego odpalić. Znaczy się nie widzą zbytnio jakiejś ważnej rzeczy. A sobie zbadajmy w takim razie czołgi. I co tutaj jest? Dywizje specjalne? O! Pożar w fabryce. No dobra, musimy na razie czekać. Nic więcej nie zrobimy. Możemy w sumie zmienić te rozkazy. Chyba się nie da zmienić. Coś się chyba popsuło. Dobra, zaatakowali nas, może to był powód. W takim razie ciągniemy tutaj dalej. I nas atakują, mają jeszcze force attack. Możemy odpalić last standa. A to oznacza, że też trochę stracimy broni. Lepsza produkcja, jakby to miało znaczenie. My w ogóle tej produkcji nie mamy. Karabinów mam jeszcze sporo. Więc dalej artylerię kupujemy. Tak. Tak wygląda nasze życie. Artyleria. Etiopia chce tego. Dobra. Nie damy. To jakoś mi się trzymał ten rozkaz, o dziwo. Długo. Ale już tak się im nie ciągnie. Dobra. Tutaj dzień mamy soft attack. A tutaj defense. Army. Ciekawe. To mi się bardziej podoba. Coś tutaj jeszcze mamy. Chyba tutaj już nic. Kontynuujemy. Dobra, dalej kupujemy tutaj. Tego nie chcemy. Możemy znowu spłacać. Tego gościa możemy zmienić? Chyba trzeba trochę poczekać. Gdzie jest ten gościu, który chcieliśmy? Mamy kamera. O nie, nie możemy go zmienić. A w takim razie dajemy tego. I wreszcie bierzemy ten research slot. Tak. Potrzebujemy ten research slot. Okej, okay. Pytanie jest takie, czy te dywizje sobie radzą. No, w miarę. Tutaj potrzebujemy nadal artylerii. Więc jak tam sobie kupnę. Powoli kupujemy. Tutaj myślę, że specjalną zrobimy po prostu armię. Tego gościa możemy dać i ta armia stanie tutaj. Przyjechała dosłownie artyleria. A dalej będziemy spłacać. No i na razie nic innego nie możemy robić. Nie straciliśmy aż tak wiele. Chciałbym tak powiedzieć, ale straciliśmy wiele. Więc musimy tutaj bardzo, ale to bardzo być
bezpieczni. Ostrożni. Tutaj jakieś rozmowy mają. Możemy suppress minorities. Ale robić. Nie wiem, czy aż tak bardzo nam się to opłaca. No. O i kolejna wojna domowa. No. Meksyk ma ich sporo. Okej. Wyszł ten nasz slot, który chciałem. O i oczywiście, co? Usunęli możliwość dostania. Myślałem, że będę taki mądry, że ale znalazłem, a okazało się, że oni po prostu usunęli. Dobra, artyleria już przychodzi. Nie do tych chciałem. W razie jeszcze kontrolujemy kolej, to jest w sumie jedna z ważniejszych rzeczy. Kontrola kolei. Dobra, lepsze wydobycie. Teraz jest pytanie, jak wygląda obecnie nasz stan tej dywizji. Więc ma 264 ataku. Możemy jeszcze support artylerii dać do tego. I moglibyśmy dać na końcu nieco tych jednak dywizji, żeby organizację odzyskać. Dobra, i pytanie jest, czy mamy wszystko. Nie mamy tylko artylerii nadal. Co? Nie jest jakieś... Jak ty przetrwałeś? Przecież to jest historyczne cele. A nie mówcie, że wojny znowu nie będzie. Znaczy się zgaduję, że nie, bo... Oni mogą dostać burgole z różnych stron. Więc teraz tylko czekamy, jak ta artyleria przybędzie. Nie pokazuje, że jesteśmy już na dobrym poziomie, ale... Nie wierzę im. I co? I... W sumie dobrze, że nie wierzyłem. Dalej kupujemy artylerię. Jeszcze nie mamy jej dokładnie. Tutaj 200. Powinniśmy sobie poradzić z tym. A teraz musimy powoli spłacać jednak ten dług. Jest ogromny. Dobra, więc tutaj kolejny z celów narodowych politycznych, które nie wiem co dają, ale wyglądają ciekawie. Army Modernization. Okej. Jak to wygląda teraz z tym? Tutaj mamy tych. Nie. Nie wiem dlaczego aż tak bardzo chcą statki sprzedać. Okej, mamy jakiś literacy campaign. Które, co to nam da? Który? Wydaje się nawet... Nawet dobry. Gdzie mamy ten crippling? Crippling. Tutaj. Ten Richard Speed to nie jest jakiś bardzo dobry, ale jak na razie to nie mieliśmy problemu z nim większego. Okej. Okay. Kanał panamski został utworzony. Dobra, teraz hełmy. Od razu granaty zrobimy lepsze. A czemu nie? Dobra. Wysyłamy. Tych możemy trochę poćwiczyć jednak. Bo to byłoby o wiele lepsze, gdybyśmy mieli jednak jakieś wyćwiczone armię. I dalej kupujemy artylerię. Tak, co tutaj jest? A, to jest Mauser. Już trochę z pamięci robię to. To jest nawet dobrze, że nie zmieniają tych Mio, bo jakby zmieniali z Mio, to kompletnie bym już miał problemy. Bo to jest rzecz, którą najczęściej zapominam. Okej. Okay. Pytanie jest takie, czy my w ogóle nie tracimy artylerii podczas tych ćwiczeń. No, tracimy sporo jej. A więc możemy po pierwsze przyjąć... Może przyjąć Kemal Ataturk. Wreszcie. Czy coś tutaj mamy ciekawego? On ma już 100% w ogóle, więc... Więc nie ma jakiegoś
problemu. Dobra. Czekajcie, co to jest? To nam daje, że przez 60 dni D&D, ale szczerze powiem, Weekly World Support nie jest jakieś dobre. Statism to ciekawe, ale te wszystkie 30 dni to w ogóle nie mają sensu. Klimat, o, to ma sens. Ze wszystkich tych rzeczy to za 50 ma sens, ponieważ to jest weekly manpower. Dobra, jak to wygląda z zakupem artylerii? Dalej możemy kupić. Dobra, jak się wyćwiczą, to ich atakujemy. Tak. Naszą strategią jest pokonanie ich poprzez artylerię. Najprostszą rzecz na świecie. Okay, bierzemy to. I jak to wygląda? Nadal mamy mega duże minusy na artylerię, ale ją kupujemy. 250 teraz nam dają. Nice. Co to za decyzja? O! Otworzyły nam się te rzeczy. No, chrom nie jest aż tak nam bardzo potrzebny, ale zróbmy to już. Dobra, jak to wygląda? Powoli już dochodzi do tej liczby. Co tutaj możemy robić? A, dalej. Możemy zrobić to. Okej, i teraz... Tak, Kemal Ataturk przejął. Teraz to tylko chcemy kupić. Szczerze powiem, możemy to wyłączyć. Chcemy dalej kupić artylerię. Dosłownie to jest jedyną rzecz, którą chcemy robić. Kupujemy artylerię. Dobra. I możemy zrobić agencję. I jak na razie... Gdzie jest Ataturk? Musimy mieć tych. Co się stało, że się... My się zmieniliśmy? Chyba tak. Czy po wojnie się to zmieni? Bo szczerze powiem, trochę głupio jest, że zmieniliśmy się na demokratów. Głupio. Dobra. I tak, musimy poczekać, więc w międzyczasie sobie coś pobudujemy. I te nasze dywizje musimy się na razie trochę tutaj pozbierać. Mamy problemy z zaopatrzeniem z tej strony, ponieważ tutaj zapewne kolej nam przyjęli. Lepsze karabiny. Szczerze powiem, możemy już chyba kończyć tutaj. Tak. Dobra, kończymy. Niech trochę organizacji nam pójdzie. I... Atak. Okej. Wait a second. Czekaj, to był już koniec? Nie mówcie, że ta artyleria aż tak bardzo pomogła. To jest niemożliwe. Okej, artyleria. Tutaj. Boom. To raczej nie artyleria nam przebiła, ale... No, pomaga nieco zbić. No, artyleria bardzo pomogła nam. Nie powiem, to chyba jest koniec wojny. Coś czuję w kościach, że ta wojna może się już niedługo zakończyć. I jednym z powodów jest to, że dosłownie dokupiliśmy artylerię. Okej. Teraz pytanie jest takie, czy my potrzebujemy artylerii, tak? Co potrzebujecie? Artyleria. Okej, czy to jest Army Modernization? Okej. Oczywiście. No nie, nie możemy tego wybrać. Co za dużo populizmu, co za to niezdrowe. Okej. Tutaj może coś porobimy jeszcze. Dobra, ale myślę, że na tym zakończymy. Tak, wydaje mi się, że teraz się przebijemy tą artylerią.
Wydaje mi się, że powinniśmy wcześniej ją zrobić, ale no, Bułgaria ma sporo tych dywizji, ale jak ich zaatakujemy z boku, to to powinno szybko pójść. Więc my z wami, Trakol. No to, cześć.